Ten materiał jest sponsorowany przez Basta Center Shop. Więcej o nich już za chwilę. Siemanko moi drodzy, z tej strony oczywiście Tasiek. Witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Kolejny dodatek, tym razem mamy dodatek nazwany Twilight Masquerade. I mamy taki piękny Elite Trainer Box z trawiastym Ogerponem. To się chyba Tilmask Ogerpon nazywa. Piękny ETB, piękna karta promo w środku. Zapewne też fajne koszulki, sporo boosterów i to sobie dzisiaj otworzymy w dzisiejszym materiale. Dzisiaj to wam zaprezentuję. Jeżeli ten materiał wam się spodoba, koniecznie zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał po więcej tego typu materiałów i kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. Otwierajmy tego potwora, zobaczmy co jest w środku. Ręce mi świeżbią, bo dawno nic nie otwierałem. No i czas na tego pięknego ETB-ka. W ogóle bardzo ładna barwa, taka zielono, jak to moja żona powiedziała, butelkowa zieleń. Czy nie? No na kamerze tak może nie widać, ale jak tu spojrzycie, to nawet widać. Dobra, czy ja to mogę otworzyć jak człowiek tym razem? O! Jezus Maria, prawie biurko wywróciłem. Tak jestem silny. Dobra, otwieramy. Jaka ładna promka tego Ogerpona tu jest. Zobaczcie, co tu się dzieje. Wszystko się trzęsie, bo jeleń nie umie w nagrywanie. Zobaczcie, tu macie promkę Ogerpona taką, to jakieś takie fanty. O co tu chodzi? Czy w środku jest rysunek? Zobacz, jest. Wszystkie Ogerpony? Nie, jest Ogerpon. Tu jest Ursaluna, proszę bardzo. Tu jest Sinistra, a to jest... Co to jest? Tu jest Dragapult, okej. Okay. No przestań walić ten mikrofon, jeleniu. Dobra, książeczka. Zobaczmy, co jest w tym secie, bo ja nawet nie wiem. Nie wiem, co jest w tym secie tak naprawdę. A te trzy dziady są, dobra, to wiem. Tu jakieś mamy ace speki. Nie ma Larego. Oszukują. Rescue board może być złoty. Dobra, pokaż mi, co tu jest. Takie. To mnie nie interesuje. A, może jeksy jakieś. Może jakieś jeksy. Dobra, zobaczymy. Tu nic nie ma. Tu jest co? McCargo. Okej, okay, pasuje Sinistra. Dobra. Ogerpon wodny. Luxray. Tego, rozumiesz. Dobra, z tych ładnych kart? Dali. Hyper Aroma. W ogóle ciekawe, że Hyper Aroma jest tu, a inne speki są dalej. No nic. Co my tu mamy? Scoop Cyclone, tego jeszcze nie mam. To mam. Unfair Stamp, najmocniejsza karta teraz chyba w grze. Jest Pinsir, bardzo ładny. Poltergeist, tutaj bawiąc się z dzieckiem. Sunflora, Infernape, ten Infernape jest kozak. Cramorant w ogóle jest. Patrząc dalej, tu Heliolisk, Vatrel, Enamorus, Growlithe. Jest ten Vintendo, tutaj kto ogląda to wie. Timbur, Leron, bardzo ładne Chansey i bardzo ładne Screamtail w full arcie, proszę bardzo, jakie ładne oczki mu się świecą na żółto. Ogerpony tutaj full arty, Greninja. Patrząc dalej, jest Freddy Fazbear, proszę bardzo, Carmen, Kieran, to wszystko, Sinistra EX, to są te alt arty już, tak? To jest bardzo ładne. Greninja, chyba najdroższa karta, Ursaluna w ogóle w lesie, nie wiem, wy nie widzicie za dobrze. Ursaluna tutaj jedzący jakieś tam miód chyba wyżera. Skadzi prosto się, Kadzi nazywa, nie. Złoty Enhanced Hammer w ogóle, złoty Puffiny, Perrin, która bardzo fajnie tutaj się łączy z tym artem Growlithe'a, bo to są nogi Perrin, a tu jest głowa Perrin. Nie wiem, czy wiecie, że tak działa świat, że są nogi i głowa. Złoty Ogerpon trawiasty i tutaj mamy co? Złotą Luminous Energię i złotą deskę w ogóle. Więc jest dużo ciekawych rzeczy do trafienia, także no nic tylko otwierać i otwieramy ETB-ka. Co mamy w ETB-ku? Typowe przegródki. Jeden booster z Always Alto. Boosterów jest pewnie 9, tak jak zawsze. Tak, boosterów jest 9. Także to sobie odłożymy na później. Bloczek z energiami, to mnie nie interesuje. Zacznijmy od promki Ogerpona. Tym razem nie wydrukowała... Nie jest prasowana? Nie jest. Tak wygląda promka Ogerpona Baby. Bardzo ładnie się tutaj prezentuje. Ogerpon bawiący się tam gdzieś swoją maską, bardzo spoko, raczej karta niezbyt grywalna, ale całkiem ładna, to jest kodzik dla mnie, to sobie od razu odłożę tutaj. Koszuleczki, proszę bardzo, bardzo fajne, to wydaje mi się, kolorystycznie, ten niebieski z zielonym, z taką biało, to jest białe czy złote, z taką białą ramką na tym Ogerponie, bardzo fajnie się to prezentuje. Mamy przedziałki, widzę, że wrócili trochę do tego stylu, że to jest duży Pokémon, a tu mały. Co tutaj w sumie pasuje? Znacznik Poisona i Berna, to już widzieliście, nie będę wam pokazywał. I kości. No tutaj przestało mi się podobać to, że oni teraz robią takie te kości, wszystkie takie same, tylko ta się różni. Duża od nich. I jest na niej napisane po prostu EX. A nie znaczek setu. To mi się niezbyt podoba. No ale nic. Tak wygląda zawartość ETB-ka. Raczej nic tutaj dużego zaskoczenia nie było. Promeczka ładna, także przechodzimy do boosterów. Czy zdarzyło wam się kiedykolwiek szukać sklepu, w którym wszystkie produkty były związane z Pokémonami
Jeżeli tak, to Basta Center Shop jest miejscem właśnie dla Was. Znajdziecie go w hali targowej w Gdańsku, ale także możecie skorzystać z ich strony internetowej, gdzie kupicie wszystko to, co znajduje się w sklepie. Możecie tam znaleźć różnego rodzaju pluszaki, koszulki, a także karty Pokémon, czy to w blistrach, boosterach, boosterboxach, Elite Trainer Boxach, karty pojedyncze, karty ocenione przez PSA i wiele, wiele innych. Oprócz tego od jakiegoś czasu Basta Center Shop organizuje różne turnieje, czy to w Pokémon GO, czy w Pokémon TCG. Więcej informacji na ich temat znajdziecie na fanpage'u, do którego link znajdziecie w opisie. Basta Center Shop jest założycielem, a także głównym wsparciem mojego zespołu Team Basta, z którego jestem członkiem. Także robiąc zakupy właśnie w tym sklepie, wspieracie także moją drużynę. Dziękuję bardzo serdecznie sklepowi za chęć sponsorowania tego odcinka i Wam wszystkim, którzy odwiedzą stronę i cokolwiek kupią. A teraz wróćmy do openingu. Weźmy pierwszy ten booster, który zrobił salto. Boosterów jest 9. Ostatnio mieliśmy w 9 boosterach 4 trafy przy otwieraniu TBK. To jeszcze sobie też gdzieś odłożę. I będziemy sobie przechodzić do otwierania. Otwieranie powinno pójść całkiem sprawnie, wydaje mi się. Zobaczymy, czy się uda. No i tak, i mamy Sandshrew, mamy Darumakę, mamy Apom. Jest Poliwag, jest Leafeon, jest Swanananana, Glimora, jest wiatraczek do chłodzenia się w ciepłe, upalne dni, Probopass i Okidogi. Okidogi, a za nim Mroczna Energia, taki zestaw. No bo te Pokémony, które są, nie wiem jakie nazwać, Lojalne Trio chyba oni się nazywają, czyli Fezan TPTPTTCiniminis, Okidogi i Munkidori mają dodatkowe abilitki, jeżeli mają podpięte Mroczne Energie. Laxio, Goldin, kolejny Drippy, mówię kolejny, bo już kilka ich mam, Morpeko, Conkeldur, proszę bardzo, Diplin, Heliolisk, Fion i Luxray EX. Pierwszy traf z tego ETB-ka. Luxray EX, który swoje miejsce znalazł, z tego co widziałem, w Mirrodonie, ale też może znaleźć miejsce w kontrolu. Pierwszy atak 120, discardujecie kartę z ręki przeciwnika, jakąkolwiek kartę tam znajdziecie. Albo 250, discardujecie wszystkie energie z tego Pokemona. Więc możecie go grać w kontrolu i atakować z DTE za 100. Możecie go grać w Mirrodonie, atakować za 120. No w Mirrodonie ciężko to postawić, no bo musicie zagrać jakieś Candy. W Pidgeot kontrolu Candy już gracie, więc może akurat. Bo to jest Stage 2, nie? To nie jest Basic. Więc może tam być grane. Jest Helioptile, Corphish. Pytanie, czy wygryzie Luxray V tak naprawdę, nie? Luxray V też dużo robi, bo wyrzuca trenery, więc jest spoko. Carmine, spoko, będzie do Lugii. Community Center, Sandshrew i Enamorus. Nazwany przeze mnie ostatnio żywiołakiem miłości. Enamorus ma tutaj ładnego alta, nie? Widzieliśmy go. Czy tam Illustration Rera, jak zwał, tak zwał. Fajnie by było trafić Ace Speka, takiego, którego nie mam, na przykład Unfirstampa. Jest Phoebus, Vulpix, Eevee, Girafarig, Community Center, tu jest coś różowego, wydaje mi się. Fari Giraf, Brood Bonnet, Scoop of Cyclone, proszę bardzo. Wywołałem Ace Speka z lasu, czy tam z boostera, jak zwał, tak zwał. Scoop of Cyclone'u też nie mam. Scoop of Cyclone jest to prawda reprintem starego Ace Speka i działa dokładnie tak samo, że możemy podnieść Pokemona ze stołu, jakiegokolwiek do ręki, razem ze wszystkimi podpiętymi do niego kartami. Fajnie, bo nie mam tego Ace Speka, może będzie grany w jakimś deku, w którym będę grał. Nie wiem, czemu się łudzę, że będę grał innym dekiem niż Lugią, ale jak Lugia wyrotuje, to może wtedy ten Scoop of Cyclone mi się przyda. To był Watrel, Glimet, Fłakej z Helioliskiem, Heracross, jest Palafin, Wiatraczek, mamy Trevenanta, Glimore i Munkidori. Okej, Munkidori, który znalazł swoje miejsce w Gardevoir, drugie miejsce na Champions League w Sapporo. Okazało się, że przekładanie obrażeń przy użyciu Munkidoriego jest na tyle broken, że Garde grała Mroczne Energie. Nieoczekiwanie. Mamy Froakie, Phantump, jest Slagma, jest Tadbulb, Enhanced Hammer, Kilowatrel, Glalie, Kiran w rewersie, Froslass w rewersie i Heatran Holo. Czyli mamy na razie dwa trafy, zostały trzy boostery. Żeby wyrównać średnią, to potrzebowalibyśmy jeszcze dwa trafy. Ten booster w ogóle wyglądał, jakby był już otwarty. Tak naprawdę. Zobaczymy, czy coś w nim jest. Jest w nim z pewnością Ducklet oraz Emolga, a także Hisuianski Growlite, Monferno, Diplin, Rillaboom, Lanas Aid, Polchageist, Aggron i Caretaker w full arcie. Łysego trafiłem, zobacz co jest. Łysy. Caretaker. Dobieracie dwie karty. Jeżeli dobraliście jakiekolwiek karty i jest Community Center w grze, to wtasowujecie go do deku zamiast go zdiskardować.
No tak, też mi się wydaje, że jest useless kartą. Macie rację, nie musieliście krzyczeć, jest useless kartą. Nie wiem, może ktoś lubi zbierać kartę ze starszymi panami w fioletowych kimono. Ja wielkim fanem nie jestem, ale... O, z energią od razu dużyłem. Ja wielkim fanem nie jestem, ale no, full arta przyjmę. To był Aplin, Swirlix, jest Litwick, Puciena, Ogrza Maska, jest Probopass, jest Heracross, Dracloak w rewersie, tu już chyba mam w ogóle cztery rewersowe Dracloaki, jest Glalie i Greninja EX, proszę bardzo. Czyli mamy wyrównaną średnią, cztery trafy w ETB-ku, to jest wyrównana średnia, co ciekawe, jest to już mój trzeci Greninja EX, więc w razie jakby się nagle okazało przez przypadek, że Greninja jest jednak grywalny, że ktoś coś ugotował, tort coś wymyślił, no to macie jeszcze kodzik przy okazji, no to wtedy będę mógł sobie nim pograć, odkładam energię na bok, zobaczymy czy możemy, czy przebijemy średnią, jest Nosepass, Jinx, Floet, jest Sunkern, Conkeldurr, Revavroom, Ogrza Maska, Scolipid w rewersie, Darumaka, nie Darumaka, to jest Froslass. No cóż, no to taki całkiem spoko ETB, muszę przyznać. No, grywalnych kart tutaj ładnych nie ma, tak? Skupa Cyclone i ewentualnie Greninja, ale przynajmniej coś było, tak? Średnia wyrównana, więc jest całkiem spoko i do tego promka Ogerpona pięknie będzie się prezentowała w moim albumie, a jeżeli ten film pięknie prezentował się na waszych ekranach monitorów, czy też telewizorów, telefonów, tabletów, lodówek, nie wiem, zmywarek, pralek, gdziekolwiek to oglądaliście, to możecie zostawić lajka, zasubskrybować kanał po więcej tego typu materiałów, bo będzie ich więcej z pewnością. Kliknijcie też dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło, moi drodzy. Pa, pa!